Jakie wrażenie po dzisiejszej próbie? Po prostu jestem w szoku, ale wspaniałym bardzo. Jestem zachwycona, wykończona, zmęczona. No tu jednak siedzimy te 6 godzin łącznie z jogą. Z króciutkimi przerwami, a emocje są stuprocentowe. Czy jest coś zaskakującego, z czym spotkałaś się w czasie tego procesu? Absolutnie, wszystko jest zaskakujące. To jest dla mnie dramat bardzo mi bliski. Można powiedzieć, że pewne rzeczy są też zakodowane. Właśnie tak. To, co robi Luke, to jest kompletnie coś innego. Ale co mnie zachwyca z tym, że on nie ma żadnej tezy, którą by nakładał na dramat, nie przeczytawszy dramatu. Ja lubię, kiedy ten reżyser coś chce powiedzieć od siebie, ale poprzez analizę, poprzez dramat, prawda? A nie stawiając swoją tezę, nie przeczytawszy dramatu dokładnie i jakby ewentualnie dopisuje coś albo zmienia i tak dalej. To tego nie znoszę. A i tutaj tego nie ma. Ale odwrotnie właśnie. To jest genialne, że on robi coś kompletnie nowego i innego, ale korzystając z analizy dramatu Czechowa. To wszystko w Czechowie jest. To wszystko można tak przedstawić, jak ma się wyobraźnię, prawda? Bardzo dużo czerpiecie z aktorów, z aktorów i aktorek, z waszej pracy opartej na improwizowaniu. Jak to odbierasz? Słuchaj, to jest nieprawdopodobne, no bo normalnie zwykle zaczynamy od jakiejś próby analitycznej, no najprostszej, stolikowej, takiej, żeby chociaż tekst przeczytać, wiesz, żeby ktoś wiedział, bo to są dialogi, no kto po kim mówi, co i jak. No tak. Natomiast tutaj wchodzimy od razu na scenę, od razu gramy to i to jeszcze w emocjach stuprocentowych. No to jest coś niebywałego, przecież i tak bardzo głęboko sięgamy, bo przecież on przysłał nam look, bo nakręca wszystko i nakręcił pierwszy i drugi akt i przysłał nam to do obejrzenia w czasie świąt. No to ja byłam zdumiona, bo to jest gotowy spektakl i mało tego, że jest gotowy spektakl, to on jest tak głęboko, tak wchodzimy naprawdę niesłychanie głęboko w te emocje, ze skoku, jakby to jest skok do basenu z wieży na główkę, więc... I to się wspaniałe rzeczy ujawniają po prostu, a on jest tak wrażliwy i tak czuły, że z tego fantastycznie czerpie, wyciąga tą niteczkę, która tam jest mu potrzebna, którą zauważył w ogóle. Ja mam takie poczucie bezpieczeństwa z nim. Czy nie boisz się tego skoku? Czy jesteś pewna, że na pewno jest w tym basenie woda? Ja w ogóle nie skaczę, wiesz, ja normalnie jestem bardzo asekurantka i raczej jestem głowowa niż intuicyjna czy wyobraźniowa. Muszę wszystko przeanalizować i wiedzieć. I wtedy ewentualnie mogę się wybrać, jak jestem pewna. Natomiast tutaj czuję się tak bezpiecznie, że on mnie nie zostawi i jeżeli nie wiem, no to nie wiem. Ale się dowiemy razem, bo on też nie wie. Przecież to jest wspaniałe, że on przyszedł i też powiedział, że nie wie, że szukamy razem, prawda? I to jest wspaniałe. Ale z drugiej strony ta obsada, którą zrobił, świadczy o tym i scenariusz, który wykonał, świadczy o tym, że coś wie jednak. I to wszystko się jednak zgadza. Obudziłam się dzisiaj i zobaczyłam tyle słońca. Zobaczyłam wiosnę. I wszystko pętała, żeby wrócić do domu. Do Moskwy. O nie. Ja nie mogę słuchać tej gadaniny. Wydaje mi się, że to jest bardzo buddyjska myśl też i bardzo duchowa taka, powiedziałabym. Znaczy to ma jakiś background właśnie taki też duchowy, prawda? I to jest fajne, dlatego jest głębokie, że my stwarzamy sobie różne iluzje, w które wierzymy, za którymi podążamy, nasze marzenia, nasze to, na co się upieramy, nasze miłości, nasze tęsknoty, powodują, że jesteśmy nieszczęśliwi po prostu i cały czas jesteśmy nieszczęśliwi i narzekający i niekorzystający z życia w sposób właściwy, można by powiedzieć.
I jakby, że troszeczkę sami sobie ten wykopujemy ten dół melancholii i niezadowolenia i nieszczęścia, i bo przecież oprócz tego, co sobie sami w głowie wyprodukujemy, zdarzają się nam rzeczywiście prawdziwe nieszczęścia, które potwierdzają nam naszą właśnie teorię. To niezadowolenie, niespełnienie, taki rodzaj właśnie nienasycenia, niespełnienia, niezadowolenia, nieszczęścia. A z drugiej strony właśnie można by to życie przeżyć zupełnie inaczej. Poza tym te namiętności, te pragnienia, te hormony, to wszystko jest porażające. I tutaj też te iluzje tej... Przecież ta miłość jest niby prawdziwa, prawda? Że ja go tak chcę, nie puszczę go, muszę go mieć. I te marzenia, które człowiek sobie zakłada, nie do Moskwy, tam będzie raj, a tu? Właśnie to nie umiemy żyć teraźniejszością, tym co jest, nie żyjemy w zgodzie z naturą, no i tak dalej. I właśnie nie czerpiemy z drugiego człowieka tego, co w nim jest rzeczywiście wspaniałe. No w ogóle nie żyjemy dla innych ludzi, tylko tak bardziej chyba egoistycznie, może dla siebie. Sami, poniedziałek, ja, wtorek, ja. I to jednak prowadzi do przykrych, że tak powiem, doświadczeń. Mam dosyć! Wszystko zapominam! Zapominam wszystko! Życie ucieka, ja zapominam! Nie pamiętam na przykład, jak jest po włosku okno! Na fiostrę! Nie pamiętam, jak jest po włosku drzwi! Nie pamiętam nic! Nie! Mówimy o dystansie, ale jednocześnie podczas tych prób fascynuje mnie amplituda emocji, przez które przechodzicie. To jest jak bycie w środku kogoś chorego na chorobę dwubiegunową. Z depresji w jakiś absolutny wzlot, radość, szczęście i z powrotem na samo dno. Wiesz co, ja mam takie wrażenie też, jak obserwuję też, że to jest tak, są takie trochę szepty i krzyki, prawda? Że, Bergman? Że właśnie takie, ale nie w sensie nawet, że Bergman czy coś, tylko sama idea tego, że tutaj coś jest takiego właśnie, jakiś wybuch i znowu, jakiś taki rodzaj zaszeptania, potem znowu, że no właśnie tak jak mówisz, dwubiegunowość, że te emocje są takie skaczące. Skrajne. No a jeżeli one takie są, no czy chodzi o ten spokój ducha i równowagę i harmonię, to powoduje, że nie wyrabiamy się w żaden sposób. Znaczy jako ludzie się nie wyrabiamy, jako aktorzy, znakomicie. Jak w uzyskaniu tej harmonii pomagają sesje jogi? To jest fantastyczne. Już samo to, że tę godzinę jesteśmy tutaj razem bez presji żadnego tworzenia, tylko po prostu jesteśmy razem ze sobą, coś tam ćwiczymy, ale też relaksujemy się i tam siedzimy jakąś chwilę w takiej medytacji. To ogromnie oddziela nas od świata, od życia i tak dalej, i koncentruje na tym, co będziemy robić na tym właśnie, bo Lukowi chodzi o to, żeby korzystać z tej intuicji, którą niesie ciało. A my mamy to zagłuszone kompletnie. A czego dowiedziałaś się już po tych 3 z górą tygodniach prób o postaci, którą grasz, o Oldze? Czy już wiesz o niej wszystko? Bo ja z Lukiem chyba wiemy o niej najmniej, bo jak to właśnie mi wypomina. Wszystko tak, Masza i Irina wiem, ale Olga nie wiem. Ale ja cię nieśmiało zaproponowałam tam mu coś, czego nie potrafiłam później wykonać, i on mi, ale on już zainspirowany, bo to właśnie na tym polega, że jemu wystarczy tak coś podrzucić, tylko tak delikatnie w ogóle, i on natychmiast to rozwija i w to idzie. Jest jak trochę taki chłopiec w tej czapce chuligan taki. I rozwija to od razu i czerpie z tego. Olga tłumi właściwie wszystko. Ona tłumi wszystkie swoje siły życiowe i emocje i jest zrezygnowana właściwie, można powiedzieć, wycofana od początku. Poza tym z tych namiętności i tak dalej, to tyle wiem o niej, że opiekuje się w zastępstwie braku matki też rodzeństwem Iriną, która jest troszeczkę chora, że tak powiem, mentalnie. Poza tym mnie się z kolei spodobało ogromnie tak
coś, co on powiedział, że dla osoby, która kocha, cierpienie tej drugiej osoby sprawia ogromny ból. No to jest rzecz przecież oczywista, ale że chciałoby się, żeby te osoby, które kochamy, były szczęśliwe. O, tak to powiedzmy, prawda? Mm-hmm. Bo jeśli nie są, no to my cierpimy z tego powodu ogromnie. I też w wypadku Olgi wydaje mi się, że to ją też jakby definiuje, prawda? Że ona, widząc swoje rodzeństwo, które się tak degraduje i który, ten dom, który się wszystko razem i że ona bardziej żyje jakby życiem cudzym niż życiem własnym. Nie! Ja naprawdę myślałam, że pojedziemy do Moskwy i że tam będę kochała i tam będę noszyła! A teraz wiem, że to wszystko jest bujda! Co z twojej perspektywy wniósł już do praktyki Teatr Warszawa, aktorskiego zespołu Teatr Warszawa lub Persowa? Na pewno on jest, jest inny, jest innego świata, jest inaczej wykształcony również dla teatru i ma kompletnie inny rodzaj myślenia, nie ma tych stereotypów, które my mamy, prawda? Może ma inne, tego nie wiem, ale nie ma właśnie tego i to jest bardzo odświeżające. Nie ma takich dogmatów pewnych, czy jest uważny niesłychanie, jest partnerski bardzo, co jest niesłychane, bo reżyserzy w jego wieku to raczej starają się dominować. On właśnie jest, ja mam poczucie, że on jest partnerem, to znaczy daje nam jakieś zadanie, ale patrzy, co my z tym robimy. Ufa nam również, że my... Poza tym jest nieprzemocowy, co jest wspaniałe, bo ja byłam pewna, że on będzie super przemocowy. Wręcz przeciwnie, właśnie to jest dokładnie coś zupełnie odwrotnego. Niczego nam nie wciska, niczego nas nie zmusza i w ogóle raczej to jest... to jest bycie razem, to jest coś bardzo niezwykłego. Ja jestem szczęśliwa, to jest dla mnie przygoda, że tak powiem, na jesieni późnej już prawie życia, niesamowita.